Ilu mężczyzn potrzeba do wlania płynu? Mogę się dołączyć do sesji. To w kibelku też tak raz rozlewasz? Całe życie, nie? Ty cicho bądź. Witam Cię raz jeszcze i jeśli nadal myślisz, że dieta keto to są jaja, śmietana, masło i inne takie nudne rzeczy, to się grubo mylisz, zapraszam. Co to za sukinsyna mi takiego wywaliło, ja nie mogę. Witam Cię serdecznie z dzisiejszego dnia jedzenia oraz zakupów ketogenika, bo jakżeby innych, takich króciutkich tym razem. Ja już sobie zapuściłem tutaj to, co mam Wam pokazać i już oczywiście nie mogę wytrzymać, żeby się pochwalić, co zjadłem dzisiejszego dnia. Także zaczynajmy na szybciutko. Dzisiejszy dzień będzie takim typowym dniem treningowym, którym po prostu idę po pracy i sobie trenuję. Czyli to jest w sumie tylko jedyny dzień, w którym mogę cokolwiek nagrać, bo na naszej siłowni, jak się nie pójdzie wcześniej, no to niestety lipa. Co w taki dzień treningowy jem, to zaraz Wam pokażę, jem w pracy. Jest to bardzo prosty posiłek, taki chamski, chłopski i co? I może zacznijmy w takim razie. No i widzicie, jest to takie chamskie, męskie żarcie po prostu, które codziennie zasila moje mięśnie przed dźwiganiem, czyli no to, co w pracy zjadam i to, co widzicie na Instagramie, codziennie gdzieś tam Wam faktycznie spamuję tymi posiłkami, no bo niczym to się nie różni. Prosty skład, czyli 6 jaj, chyba że żona mi jedno zabierze, no to wtedy mam 5. I co my tutaj mamy w takim jajku, moi drodzy? Bogactwo wszystkich witamin. Nie ma takiego drugiego produktu, który miałby tak dobrze wyważone mikroelementy w środku jak jajko. No nie ma, po prostu, choćbyście się zesrali, szukali nie wiadomo ile w przyrodzie, to tak dobrego produktu nie znajdziecie. Tam jest wszystko oprócz witaminy C. Przede wszystkim wzorowy ładunek białka w postaci no 35-40 gramów w takim posiłku sobie codziennie zjadam przed treningiem. No i do tego dowalam sobie jakiś keto chlebek spod keto.pl, no jaki tam nam tak naprawdę jeszcze zostanie. Podgrzewamy i smarujemy albo właśnie masełkiem, albo jakąś konserwą, ale to za chwilę. I żeby nie było, to nie jest margaryna, moi drodzy, jest to wiejskie, chamskie masełko, które przywozi nam Darek po prostu od krowy, która żre trawę, czyli tak jak powinna się odżywiać krowa. Taka krowa daje nam to, co powinniśmy faktycznie jeść. W składzie tego masła są zupełnie inne kwasy. Są tam nawet kwasy omega-3, których krowy zwykłe w ogóle nie widziały nigdy na oczy. Jak takiego masełka byście zjedli, to idzie się zestrać ze szczęścia. Naprawdę, to jest tak dobre masło. Jeśli ktokolwiek kiedyś jadł takie masło, to wie, że nie ma żadnego porównania, ani nawet irlandzkie, zesrańskie. Nie ma takiego masła jak zwykłe masło, właśnie takie po prostu ze wsi. Jak wiecie, na chlebku masełko. Co tu jeszcze na tym chlebku? Konserwa 98%, którą dostałem od Marcina na urodziny właśnie. Bardzo fajna konserwa, 98% mięsa, co dziwne, nie? Bo w sumie konserwa się z konserwantami kojarzy, no proste. Ale tutaj 98% mięsa, przyprawy i nic więcej. Także mega fajna sprawa. Co tu jeszcze na tym talerzu, moi drodzy? Kawa kuloodporna z olejem MCT i masełkiem, jako uzupełnienie energii oczywiście. I tutaj ode mnie tip. Jeśli ktoś uważa, że kawa kuloodporna to jest jakiś shit, jakieś gówno, które w ogóle nie ma żadnych podstaw zdrowotnych i to jest tylko wymysł, żeby sobie zgasić pragnienie, zjeść jakieś puste kalorie i po prostu przytyć, to po prostu tkwi w błędzie, no albo jakimś niedoedukowaniu, no nie wiem w czym. Bo ja wiem, moi drodzy, że dietetyka to tak średnio teraz, ta dzisiejsza, nie mówię, że każdy dietetyk, ale no większość z nich, no wiecie, tych takich, co chcą wam dietkę sprzedać i żeby było, no to oni tam się nie interesują, co tam jest w kawie, na przykład jakie związki. Dla tych, którzy nie wiedzą, to oczywiście przybliżę. Kafeol i kafestol są to takie dwa związki rozpuszczalne w tłuszczach, które mają niesamowite działanie, jeśli chodzi o te takie nowotwory, które są odporne na lekoterapię, czyli mamy na przykład raka prostaty, który gdzieś tam rośnie i Japończycy sobie myślą, kurde, może by tak dawać kawę tym ludziom, nie? No i zaczęli dawać tą kawę i nagle zobaczyli, że no kurczę, zatrzymał się ten nowotwór albo bardzo spowolnił. No i tak sobie myślą, kurde, może to faktycznie coś w środku tej kawy, a nie tylko taki ogół, że po prostu tak to działa. No i w sumie popatrzyli, a tam kafeol i kafestol, które bardzo dobrze działają i współgrają właśnie z tłuszczem. Dlatego takie tłuszcze jak MCT czy właśnie masło zwykłe, poczciwe, tak dobrze współgrają z kawą. No ale co ja tam będę opowiadał, co tam Japończycy tam gówno wiedzą przecież ze swoich badań, przecież to idioci są, nie? Tak samo jak Amerykanie i inni wszyscy tutaj w Polsce dużo lepiej się wie przecież, że kawa kuloodporna to jest tylko tłuszcz i gówniany ładunek energetyczny. No nie, no to co ja tam wiem, albo co Japończycy wiedzą. U nas kawa jest na etapie wypłukiwania magnezu i to tylko to interesuje dietetyków. Oczywiście nie mówię o wszystkich dietetykach, no nie ma co generalizować, ale wiecie, jest taki stereotyp, a jak wiadomo stereotyp no znikąd się też nie wziął. Ale dobra, najczęściej po takim posiłku ze 2-3 godziny później idę na trening i co? I wracam do domu, no i co mnie tam zastaje, to mnie zastaje, no tak jak to w typowej polskiej rodzinie, no co żona zrobi, to się zje. I
Drugim posiłkiem była taka potężna dawka kaloryczna w postaci takich oto właśnie rulonów, do tego góra antyoksydacyjnej sałatki i mięsa mielonego zrobionego na ostro wraz z ostrą papryką, pieprzem i odrobiną kurkumy. I tak jak ostatnio mówiłem, pamiętacie na pewno, że jak kurkumina, to dodatek pieprzu albo czegoś ostrego, ale najlepiej pieprzu, bo badania wykazują, że pieprz w połączeniu z kurkuminą daje jakieś takie chore wartości, gdzieś około 2000% więcej przyswajalności, jeśli chodzi o kurkuminę. Stąd działanie antyoksydacyjne tego związku jest wręcz nieporównywalne. Do głupi by tego nie sypał, nie? Co tu dalej? Jak widzisz, ja tam za bardzo nie dbam o walory wyglądowe, to troszeczkę zepsułem mojej żonie cały ten zamysł i wpierdzieliłem sobie do środka troszeczkę starego awokado, które zostało. Czyli co? Dieta no waste, nigdy niczego nie marnujemy, zwłaszcza takich perełek jak awokado. No i tak sobie to wymieszałem, jak widzicie. Polałem sobie to ketchupem bez cukru i tak sobie to zjadłem. Bardzo dobre to było, taką świnką fajną. Przeszło. Ale to jeszcze nie wszystko, bo teraz szok. Bo te oto rulony to przypieczone na patelni ser cheddar. A w ten straszny ser cheddar zawinięta sałata, jajko i salami. Teraz ktoś pewnie powie, ale niezdrowe gówno, to co to za dieta keto? Ser smażysz? A co mam smażyć? Ty masz łeb niezdrowy, chłopie. No ludzie, no to wy zauważyliście, co się dzieje ostatnio w świecie? O, ostatnio, gdzieś pół roku. W świecie keto? Przecież to się zrobiła jakaś sekta. Ja nie wiem, czy tym wszystkim sterują jacyś ketogeniczni iluminaci, żeby, nie wiem, ludziom wmawiać jakieś, no nie wiem, że dieta keto jest jakaś niepokalana, że tutaj są tylko zdrowe produkty, a jak bierzesz na przykład ser, albo napijesz się alkoholu, albo nie wiem co jeszcze, glutenu zjesz trochę, to od razu jest śmierć i w ogóle wyrzucamy cię? Nie! Przecież to jest jakieś chore! Bo teraz wychodzi na to, tak, na keto 20 gramów węgli dziennie do końca życia, w ogóle zero glutenu, bo to pszenica, w ogóle zero czego jeszcze? Alkoholu? No kurwa mać, no. Dlaczego nie mogę sobie sera usmażyć na przykład 2-3 razy w tygodniu? Przecież to jest mój wybór. Jeśli nie chcesz, to nie jedz, ale nie mów nikomu, żebyś nie smażył sera, bo to nie jest dieta keto. Tak samo, że alkoholu nie można na diecie keto. Oczywiście, że można. Nawet codziennie można w granicach rozsądku. Nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, że w niebieskich strefach codziennie pije się alkohol w małych ilościach. Lampkę wina albo 50 gramów mocniejszego alkoholu. Tam też ser smażą. I tam jest najwięcej stulatków. Ja tak nawet usiadłem ostatnio nad tym serem i tak położyłem sobie na tej patelni, smażył się ten ser i tak myślę, co tu może być tak aż tak niezdrowego, żebym ja po tym umarł. I tak sobie myślę, no przecież białko, tłuszcz, węglu tu nie ma, żadnych tłuszczów wielonienasyconych też tam za bardzo nie znalazłem. I tak myślę, Jezu, może o cholesterol chodzi? Może chodzi o to, że cholesterol pod wpływem wysokiej temperatury się utleni i będzie niezdrowy? No pewnie tak, ale czy mój glutation, czy mój organizm dorosłego mężczyzny z tym nie poradzi? No poradzi sobie. Poradzi sobie, bo nie jestem małym dzieckiem, które nie ma jeszcze mechanizmów obronnych. My się musimy martwić o tych ludzi biednych, którzy codziennie jedzą pszenny chleb. To są biedni ludzie, bo oni faktycznie sobie niszczą życie tymi ziemniakami. 400, 500, 1000 gramów węgli w diecie codziennie. Ale z serem 2-3 razy w tygodniu? A ja się rozgadałem dzisiaj, jaki agresywny jestem. Dalej przejdźmy w takim razie. Co tu jeszcze jest? Po tym strasznym serze smażonym, jak widzicie tutaj, beczułka zielono-czerwonego dobrodziejstwa, czyli sałatka, zielone fajne rzeczy, nieco kiełków, jarmuży w środku, czyli bomba minerałów. Pamiętajcie, że w kiełkach jest dosłownie wszystko. Kiełki zawsze porównuję do jajka, ale to już się powtarzam. Jeśli chodzi o takie wyważenie minerałów, na dnie szpinak, czytaj uzupełnienie żelaza, potasu i magnezu, młode pomidorki, czyli troszeczkę potasu i całość zalana mieszanką oleju lnianego i oliwy. Ja tak myślę, 50 gramów daję. Akurat sobie nie szczędzę po treningu. Uzupełniam te tłuszcze, które smarnowałem prawdopodobnie podczas całego tego, wszystkich tych ćwiczeń. Lniany to oczywiście kwasy omega-3, bo jak widzicie w tym dniu nie miałem żadnej ryby, stąd kwas ALA fajnie sobie potrafi to uzupełnić, jeśli mamy do tego predyspozycję, bo pamiętajcie, ludzie niestety, którzy nie mają predyspozycji do tego kwasu, no muszą szukać albo jakiś alg, albo właśnie ryb, bo ALA niestety nie wszyscy potrafią konwertować tak dobrze. Bardzo dużo zależy od stanu zdrowia, więc jeśli raczej jesteś szczupły i dobrze zbudowany, to pewnie dobrze go skonwertujesz. Natomiast jeśli jeszcze masz jakąś tam otyłość, czy zmagasz się z innymi problemami zdrowotnymi, no to niestety zalecałbym pewnie rybę, no bo jak wiadomo, otyłość też bardzo wiąże się ze stanami zapalnymi, stąd kwasy takie przeciwzapalne jak omega-3 musimy jakoś dostarczać, a jeśli nie możemy ich konwertować dobrze z ALA, no to z EPA i DHA takiego typowego rybnego dodajemy. W sałatce jeszcze, jak widzicie, ser mozzarella, czyli dobry budulec tak naprawdę, dobrej jakości białko okraszone fajną zawartością kombinacji wapnia i fosforu. Wapnia tutaj nie muszę tłumaczyć, prawdopodobnie każdy wie, za co jest wapń odpowiedzialny, natomiast fosfor to taki jakby jego uzupełniacz, potrafi na tyle wyciągnąć jego przyswajalność, wapnia oczywiście, że no, staje się po prostu lepszy, więc taka kombinacja wapnia i fosforu zapewnia nam jeszcze lepszą przyswajalność wapnia. W mozzarelli oczywiście znajdziemy jeszcze taki typowy booster testosteronu dla facetów, czyli kombinację
cynku i selenu, więc jak nie mamy orzechów brazylijskich pod ręką, no to gdzieś tam możemy capnąć troszeczkę sobie właśnie mozzarelli. I już więcej dzisiaj nie jadłem, jak widzicie, na oko podliczyłem sobie białko, czyli to, z czym niektórzy się właśnie zmagają, czasem piszecie do mnie na Instagramie, że o, nie mogę dobić do 100 gramów białka. No nie wiem, no nie ma, ja na przykład nie mam takiej trudności. Oczywiście zawsze podliczam tylko białko zwierzęce, roślinne mnie nie interesuje, bo gdybym podliczył wszystko, to pewnie by i tam było ze 150 gramów białka, natomiast to jest białko na tyle gówniane i bezwartościowe, że w ogóle go nie podliczam. I jeśli mam na przykład 1,5 grama białka w diecie z właśnie źródeł zwierzęcych, no to uważam, że ten dzień treningowy jest bardzo dobry i na spokojnie można budować mięśnie, podtrzymywać je i realizować je sportowo. Oczywiście to wszystko na oko jest przeliczone, być może było 110 tego białka, być może 130, nie wiem, nie liczyłem, nie ważyłem, bo nie od tego też jest życie, żeby latać z kalkulatorem i cały czas se liczyć. Jesteśmy amatorami, no już nie skupiajmy się aż tak mocno na tych wszystkich rzeczach, bo większość z nas jest ojcami, większość z nas pracuje po 10, po 12 godzin dziennie, no nie mamy tego czasu, no po prostu, ja też tego nie mam, czasu nie mam, żeby siedzieć w tabelkach i rozliczać to wszystko, stąd tak to u mnie wygląda. Dlatego ja mówię, że jeśli jesteś zawodowym sportowcem, licz sobie kalorie. Jeśli cię stać na dietetyka, to też możesz sobie liczyć kalorie, ale jeśli jesteś normalnym amatorem, zwykłym gościem, który gdzieś tam pracuje, potem sobie idzie na siłownię poćwiczyć, no to po co to? Po co to? Na oczko sobie przeliczyć zawartość białka, węgli, tłuszczu dodać na tyle, aż jesteś nasycony i w sumie tyle. W ogóle będę musiał chyba zrobić film, jak ja liczę kalorie, bo to może być bardzo ciekawy temat. A na teraz to tyle. Zapraszam cię teraz na zakupy ketogenika, bo jakżeby inne. Niestety skończyły się zbiory, więc trzeba kupować sztuczne warzywa, ale w rozsądnych ilościach w miarę, zaraz wam pokażę. Natomiast zaczniemy od krainy z malcem i miodem płynącej, czyli wątróbka kurczaka, moi drodzy, za prawie pół kilo jedzenia, 4,20. Czyż to nie jest chore? To idiota by tego nie jadł, naprawdę. Tyle retinolu za 4,20 na 2 dni? Kolejne, serca z kurczaka, 4,22 za prawie pół kilo. Naprawdę, to trzeba być głupim. Głupim trzeba być, żeby tego nie jeść. Głupim. Awokado, czyli potas, magnez, same najfajniejsze rzeczy, z bardzo dobrymi tłuszczami jednonienasyconymi, którymi człowiek tak naprawdę karmi swoje też mięśnie. Cebula czerwona, czyli działanie prebiotyczne. Co to znaczy? To znaczy, że bakterie w naszej dupce, jak coś takiego im wrzucimy, to sobie po prostu to jedzą, mają z tego pożywkę i tworzą kwasy krótkołańcuchowe, czyli na przykład co, moi drodzy? Kwas masłowy, tak potrzebny dla dobrego, prawidłowego funkcjonowania nie tylko naszych bakterii, ale i nas samych. Trochę piersi kurczaka, co to znaczy? To znaczy, że jest to dobrej jakości białko, nie najlepsze, natomiast dużo fajnych rzeczy tutaj znajdziecie, bo jest to przede wszystkim mięso. Tutaj natomiast już najlepsza jakość, jeśli chodzi o budulec dla naszych mięśni, czyli wołowina. Praktycznie każda część woła jest do tego przystosowana, żeby nas rozwalać wzdłuż i wszerz. Dlatego wół. Naturalne źródło kreatyny. Jeśli nie macie problemów z nabiałem, ja mam bardzo delikatne, to mogę jeść. Gdybym miał gorsze, to bym pewnie nie jadł. Nie zapominajcie, moi drodzy, na diecie keto o nabiałach. Dlaczego? Dlatego, że to jest świetne źródło wapnia. Jedno z lepszych. Dobre źródło białka. I co w sumie? Bardzo fajnie można sobie urozmaicić dietę, posypać serem. Jedzcie sery. Jeszcze więcej awokado, tylko takiego sukinsińskiego, bo tylko takie było miękkie, niestety musiałem wziąć biąk. Pasata pomidorowa. Kolejne świetne urozmaicenie. Jeśli ktoś wam pierdzieli, że nie można pomidorów na keto, to jest idiotą po prostu. W 100 gramach macie chyba około 250 gramów potasu. Jeśli trenujecie, to ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby można było jeść pomidory. Albo pić. Albo jeść. Oliwa, ale nie byle jaka, bo przyniesiona z pracy, najlepsza tak naprawdę. Ja tylko ją piję, moi drodzy, bo przede wszystkim wiem, co jem, albo wiem, co piję. Najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia jest to oliwa, natomiast co jest najważniejsze, to naprawdę pochodzi z greckich plantacji i przede wszystkim jest tłoczona na zimno oraz pochodzi z jednej odmiany, czyli nie zbieramy, moi drodzy, oliwek, jakie popadło, jakie tam komu zostało na plantacji i wszystko zbieramy do jednego wora i tłuczymy, tylko to jest faktycznie z jednej odmiany. Bardzo subtelna w smaku, drapie w gardło jak powinna, także polecam wam bardzo. Ja innej nie piję. Trochę czekolady 85. Moje ulubione czekolady to tak właśnie od 70 do 85% kakao. Są takie jeszcze zdatne, fajne. Oczywiście zdarza mi się setkę jeść, ale no to już nie ma z tego jakby przyjemności, bo to jest gorycz cholerna. Jednakowoż taką 85 warto sobie wszamać. Dlaczego? Dlatego, że nie dość, że jest to tłuste, to witamina PQQ. Pamiętajcie, że w dietach najdłużej żyjących ludzi na świecie zawsze występowała czekolada. Więc to, no musi coś w tym być. No trzeba jeść czekoladę.
diecie najdłużej żyjących ludzi też często występuje świnia. Czyli taka, o nie, wołowę. Akurat nie takie mięso. Ja akurat mam wołowę, ale pamiętajcie, że smalec też często występuje w dietach ludzi najdłużej żyjących. Natomiast wołowina jest w dietach ludzi największych. Z drugiej strony Arnold dużo jadł, także jak chcecie budować mięśnie na jakiejkolwiek diecie, pamiętajcie, że dużo wołowiny i przede wszystkim jaj. Świnak natomiast to dodatkowe źródło, tu wam pokażę, dodatkowe źródło żelaza, bo pamiętajmy, że nie jest to pełnowartościowe żelazo, natomiast znajdziemy tutaj przy okazji tego żelaza niechemowego potas, magnez, czyli wszystko, co zasila nasze mięśnie, warto go jeść. Sardynki takie w sosie pomidorowym, który Hans tak naprawdę przyniósł ze swojego odcinka. Są to dobre sardynki, nie jest to ekstra liga jak na przykład z Carrefoura, że tam jest tylko woda i sardynki. Natomiast tutaj macie, jak widzicie, no nieco gdzieś tam oleju smacznikowego, ale to nie jest na tyle duża ilość, żeby nasz glutatian sobie z nim nie poradził. Dla dorosłego człowieka wszystko jest możliwe, jeśli nie są to duże ilości. Pamiętajcie, ilość czyni truciznę, trutkę, czy jak tam wolicie mówić, stąd dorosły człowiek sobie czasem z takim czymś poradzi, już nie wariujmy. To chyba tyle, moi drodzy, co bym chciał wam pokazać. Tak, koniec. Koniec! Koniec! Już, tylko nie oliwa. I teraz sceny niewykorzystane, czyli prawdopodobnie już niczego się nauczysz, a może się coś tam pośmiejesz. Także dzięki, do następnego odcinka. Ilu mężczyzn potrzeba do wlania płynu? Czekaj, ten nie będzie więcej. Mogę się dołączyć do sesji. Słuchajcie, ty lejesz, masz cyzna i leje jeszcze poza to. No, Marcin, to... To w kibelku też tak rozlewasz. Całe życie, nie? Ty cicho bądź teraz. Ale masz, jak tu się leje, co robi? No, bo to z tego się leje. Facet w dupę. Lej jak chłopa, nie z jakiegoś lejka, o tak. No właśnie. Ta technika jakaś, Darek palec wkłada gdzieś tam do dziury. Darek robi masaż. Opcję przygotowawczą. Tutaj właśnie powinno być cały czas nagrywane to, że to kobieta wakuje, to jest dwóch chłopów, a kobieta psiupa na ciężkie paczki. To karygodne, a trzeci nagrywa jeszcze buc. Nie, to po prostu, wiecie, takie to jest ciężkie, jak na gosie się złamie, naprawdę. A to stąd cię te plecy bolą? Tak. Sukiń syny jasny. I Marcin stoi i się patrzy, a Darek się śmieje. Taki jestem koleżeński. Co, tylko jeden kolega był na całej siłowni? Jeden, tylko coś mnie nie lubią dzisiaj. Pamiętajcie, że to dawka czyni truciznę. Ja zawsze powtarzam, warto czasami troszeczkę tej trutki dla organizmu wpuścić w postaci na przykład wyższych węglowodanów, raz na jakiś czas 150-200 jednego dnia zawalić, zobaczyć co się stanie, czy potrafię się przed tym bronić. Tak samo alkohol też. Troszeczkę wpuścić go, zobaczyć co się stanie. To chyba byś musiał być jakimś, nie wiem, Hansem dietetycznym, żeby wszystkich tych rzeczy przestrzegać. To by się zestrać można było, trzeba by chyba tak z kalkulatorem chodzić, żeby za tym wszystkim nadążyć w ogóle. No ja nie widzę takiego, to nie jest życie. Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje mąki czy nawet catering zapraszam do naszego sklepu pod keto.pl. Po gotowe plany keto zapraszam natomiast na stronę z link w opisie kocurketonline.pl lub babaketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tyle.